Witamy wszystkich bardzo serdecznie z panem Jankiem w kolejnym odcinku. Panie Janku, jak tam? Przepiękny towar. Dzisiaj akcja obornik, wozimy obornik krowi na gnojenie pola, bo no u nas Lili niestety mało robi. Mało. Na dwa zestawy pan Janek ze mną jeździ. Ja masejem, pan Janek 60, później ładujemy. Dobra, panie Janku, zleci. No i co pan powie? Gnoik, pierwsza klasa. Urobiony. Będziemy ładować, później rozwalać. Najpierw musimy przywieźć tutaj kilka kursików. I teraz nagramy, bo to jest pierwszy kurs. Teraz później jak przyjedziemy tam, będziemy nagrywać, jak ładujemy turem. Pokażę, jak tur jest teraz modyfikowany. Założyliśmy szpikulce. No i szpikulcami się zajebiście ładuje. Przeniesiona ma co robić, ale daje radę. Ja pana Janka nie mogłem tam dogonić, jak pan wyszedł, kurwa, z tej szutrowej. Mówię, ja pierdzielę. Ale pod tę górę, no i co, na pionie weszła? No. Ale widziałem, że przykopciła, mówię, będzie zaraz redukcja, ale... Tak, ale nie. Poszedł. Bo to silnik drobizna. Tutaj się ładnie nam zrzuca. Zrzucimy, przejdziemy trochę dalej, odczepimy rozrzutnik, zrzucimy z tej przyczepy, burty się otworzy i się zsunie i... Dobra, panie Janku, na spokojnie. I tak. No i będziemy nagrywać później. Jeszcze jakiś komentarz? Nie, no na razie nie. Przyjedziemy drugim kursem. Będziemy gadać. Dobra. No. Lecimy teraz drugim kursem, znaczy po drugi kurs, przepraszam, pan Janek, no 60 mnie robi, no co ja poradzę, no robi mnie, no, daje mu ostro. Zaraz będziemy skręcać i zaraz w sumie będziemy się widzieć na ładowaniu kolejnych przyczep obornika. Towar złoto, powiem wam. Zostawi Karola przyczepa. No, tam było sporo tego towaru. No i co mogę wam powiedzieć? Nie ma co się opierdzielać, tylko trzeba działać, nie? Kierunek. Wolne. O, pan Janek już tam, nie wiem, czy będziecie widzieć. No, on już jest tam daleko. Ja to nie wiem, jak on. On szybciej jeździ. On szybciej jeździ tą 60 niż ja. Dobra, widzimy się na ładowaniu. A i później i tym samym się wyłacza. Czarny tutaj... Proszę państwa, już powolutku kończymy wywożenie gnoju. Pan Mateusz ładuje ostatnią przyczepę. Dzielimy prawie 11 przyczep. 11 przyczep dzieli, nie? 11. No, 11 przyczep. Pierwszorzędny gnój jest ugniki. Proszę bardzo, o, zobaczyć. Nie trzeba nawozu, bo to sobie będzie rosło. Pięknie będzie rosło. O tak. Proszę państwa, to jest majątek. Dawniej tak, proszę państwa, ludzie miały gnoj, wszystko było. Teraz znowu dziś dwór, bo sama wysiewka z jaźnicy. Nic dwór, sypie się, a to nic nie. To jest wysiewka z jaźnicy. O, tak, proszę państwa. Przepięknie. Towar pierwsza klasa. Tak.
Teraz jest bieda na gospodarze, jak mają krówek, tylko po świnkach to jest niedobry gnój, bo to jest sama chemia. A po krówki gnój jest najlepszy. Bo jest urobiony, a świni to nie. Proszę Państwa, już ładujemy ostatni rozrzutnik. Dobrze, 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 dobrze. Tak, tak jest. O. Proszę Państwa, już kończymy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć tutaj, o, jest pięknie. Krówki się są. O. Jakie piękne krówki. O. Piękne krówki są tam, tak samo jest, chyba że z 80 krówek jest więcej. I na mleko, tylko mleko. O. Proszę Państwa, jakie krowy piękne. Tak. Pan gospodarz jest bardzo dobry. Gnojówkę, aby ktoś chciał kupić, ten pan ma do sprzedania na pole. Też ma gnojówkę do sprzedania. No. Jeszcze tutaj, proszę pana. Bo czasami możemy kapcia robić. Ten gnój jest bardzo ciężki, bo jest mokrawy. O. Pogoda lodom sprzyja, bo nie leje, pierwszy to lało. W tę stronę. Tak, tak jest, bo... Jeszcze. Jeszcze jedną, proszę pana. No, i już kończymy jeszcze raz, tylko przyjedzie pan Mateusz i kończymy. A tu zaraz miesiąc nazad będzie gnoj. Tak. To jest gnoj z samej słomy, no z trocheczki siana, jak się tam krówki rozstegują, to nie szkodzi. Tak. Tak. No, to pięknie. Przyklep, proszę pana, żeby po drodze nie tego. O tak, tak. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, jest. No to proszę tam nałożyć jeszcze. Proszę Państwa, tu jest jak w parku, proszę pana. Tu jak w parku jest, świeże powietrze jest. Tu jeszcze są starodawno ta. Cieckarnia jeszcze jest. Tu jest sprzętu, nikt to nie chce robić, proszę Państwa, ten pan już kończy karierę gospodarką, bo mu się nie chce.
mleka nie mógł to pić, wolał pić te mleko z truskawicy z żłobnem. O, przepięknie, proszę pana, przepięknie. Tylko uklep, żeby nie tego. No. O tak, proszę pana, właśnie idzie pięknie, pięknie. No jak kurwa, ma jak ładnie założone. No, widzisz pan? No. No i panie, tak jest, proszę pana. Teraz ino kupować byczki i koniec. Tak, tak. Proszę państwa, koniec pracy na dzisiaj. Tyle kursów my zrobili. O, przepięknie, przepięknie. Przepięknie. I na drugi rok będą plony po tym gnoju. Jak się kupi, to sama wysiewka z jarzmicy. Nie, panie, posypałem, a to nic nie weszło, nic. Sama wysiewka, op, powolutku. Chyba trzeba obniżyć, proszę pana. Op, panie, proszę bardzo, poczekaj. Trzeba umieć celować. Tak, pan nadaje się dobrze. Tę zawleczkę wziąć, bo jedna zginęła, jesteśmy 30 zł do tyłu, bo zawleczka wyleciała, cięgiełko wyleciało, zginęło. Tam dobrze, panie Mateusz, założyłeś tam pan, żeby to nie wyleciało? Dobrze jest. Dobrze, no to dobrze, proszę pana. Dobrze jest. No. No. Z panem robota to sama przyjemność. Tak jest, proszę pana, żeby na wieczorem jeszcze, piwo. Żebyśmy jeszcze jako mieli tutaj dziewczynkę taką do pomocy, to by było wesoło. Dwie. Ale ja się już teraz nie będę był wcale, bo perfony jestem, jak pójdę do łóżka się położę. Teraz trzeba jechać na Busko na te baby. Na Busko, o, do Buska pojechałby teraz. Jedziemy teraz na te Busko na baby. Tak. O, w Busku fajne kobiety są. Dobra. Dobra. Już? Nie będzie spadać tu nic? Teraz oblecę tym. Proszę, wyłącz pan tę kamerę, koniecznie. Dobra. Bo jesteśmy zmęczone. Nagram wam jeszcze wyjazd. Pan Janek tam coś tam opowiedział. Cóż, wracamy do domciu. Już towar załadowany. Akcja konkretna. I tak, widzimy się w sumie na polu jeszcze, jak załadujemy, jak rozładujemy. Czy kamienie? Dawaj, trzy i pełną... Go, gnój załadowany, jadymy. I trzy. Cztery nie zawsze jest, trzeba szukać. Dobra, jedziemy.